Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem w takim kompleksie pałacowym, zamiast pałac w Jedlince, Zdrój. Tam jest hotel, a tutaj jest hostel i browar. Jedlinka, browar, nowe logo. To był jeden z dwóch powodów, dlaczego się tu pojawiłem. Znaczy, pojawiłem się głównie na bieg. Maraton górski, z tego jest relacja na moim profilu jakby niepiwnym. Natomiast były dwa powody, dlaczego wybrałem ten bieg. Pierwszy to był, że tu jest browar Jedlinka, czyli jest browar i bieganie, dlaczego tego nie połączyć. A drugi powód to był taki, że tutaj się biegnie przez tunel kolejowy. No i to jest unikalne, no bo nie ma żadnego innego biegu w Polsce, gdzie się biegnie. I to był w ogóle pierwszy maraton, bo tutaj jakby Jedlinka słynie z półmaratonu. To już będzie w tym roku 8. edycja. Hammer półmaraton, on jest tutaj bardzo rozreklamowany i tak dalej. I w tym roku postanowili to rozszerzyć o dystans 10 i 402 km, zrobić z tego festiwal biegowy. Na pewno frekwencja jest większa na półmaratonie, który jest w niedzielę. Tam jest podobno chyba 600 czy 800 osób zgłoszonych. Natomiast dzisiaj była 10:43 i ja, mimo że 3 tygodnie temu biegłem maraton, to akurat chciałem w sobotę, a nie w niedzielę biec. Dlatego też zdecydowałem się na maraton. No i udało się go ukończyć. Tutaj jakby dowód. Ale biegnąc, była taka sytuacja, że zaczepił mnie tutaj jeden człowiek. Mówi, a bo ja jestem piwowarem tutaj z browaru Jedlinka. Ja mówię, no fantastyczna sprawa, no kurczę, piwowar i biega maratony górskie. No i jak tutaj już z tym medalem tutaj chodziłem, gdzie tutaj można jakiegoś piwa spróbować, zaczepił mnie drugi. Mówi, ja też tu jestem piwowarem. Dwóch piwowarów. Kuba i Krzysztof, i Krzysiek, i obaj biegają maratony górskie. A nawet nie tylko maratony górskie, bo 3 tygodnie temu, tak jak ja biegłem bieg maraton w Szczawnicy, tak oni biegli taki bieg Kreta, ale nie cały bieg Kreta, bo bieg Kreta to jest Ślęża, Śnieżnik, Śnieżka, Ślęża. To jest 300 ileś tam kilometrów. Oni biegli tylko pierwszy etap, 150 km tylko. Ślęża, Śnieżnik. Więc mają zajawkę. No i zobaczymy, co, jak tutaj browar. Browar jest dopiero co po zmianie logo, jak widzicie. Wcześniej to były takie historyczne, odwołujące się do historii jakby ten. Teraz one są troszkę bardziej takie modernistyczne, te etykiety, te. Wydaje mi się, że zmiana na plus. Ale zobaczmy, jak browar wygląda. Ja już oczywiście byłem w środku, ale chcę Wam pokazać. No to przejdźmy do środka. Są piwowarzy, są zawodnicy. Tutaj Krzysiek bez butów, dla już regeneracja. Kuba z kolei już zdążył się wykąpać. Tak, ale widzę altry, tak? Altry, tak. Ja hoki. Hoki? Dobra, no to opowiedzcie o tej warzelni. Jak ją zobaczyłem, mówię piątka, nie trójka, tak? Trójka, ale 3,5. Trójka. Mówimy oczywiście o hektolitrach, tak. Czyli 3 hektolitry, 300 litrów. Tak, my robimy dwie marki 375 albo trzy marki po 3. No tak. W sezonie oczywiście. Dobra, bo Was nie przedstawiłem w ogóle. Kuba. Kuchmański. Tak. I Krzysztof. Delgado. Opowiedzcie tą historię, bo to jest ciekawe, nie? Jak tutaj, bo oczywiście pewnie wiele osób z Craftu, którzy kojarzą browar Jedlinka, wie, że browar uruchamiał Krzysztof Ozdarski, znana osoba w Crafcie, i on tutaj te pierwsze receptury tworzył. I kiedy przyszedłeś, Kuba, do... Ja pracuję tutaj 3 lata, Krzysiek pracuje od początku browaru, ale browarem jest od 2 lat. To jest ciekawa historia, to opowiedzcie, jak to się stało. Ja pracuję tak, pamiętam
tak naprawdę budowę browaru, pamiętam budowę hotelu, już pracowałem w pałacu obok. Czyli oprowadzałem tam wszystko praktycznie. I to jest właśnie bardzo dobra okazja, że Kuba jest też taki, Krzysiek jest też takim przewodnikiem tutaj, czy był. I znam więc historię. Całą historię zna tego. Znam historię i znam, że po prostu browar tu był. Obok browaru był browar, tam produkowano piwo. W okresie I wojny światowej kadzie wszystkie zostały sprzedane na początku I wojny światowej i przestali produkować piwo. I około 100 lat później zostało... Około tam. Dokładnie. No tam nie ma takiej dokładnej informacji, w którym przestaną roku produkować piwo. I więc to jest takie około 100 lat wybudowano ten budynek i zaczęliśmy tutaj produkować piwo. A, bo to jest nowy budynek. To jest całkowicie nowy budynek, tak. Znaczy on jest na wzór starego. Na wzór starego. Jest stylizowany jest na starym. Odzwierciedlenie tej strony naprzeciwko. Tak. Mhm. Tyle, że tak naprawdę nie w tej części było produkowane piwo, tylko tam trochę po lewej stronie było produkowane piwo. Tam taka ruina była. I tam po prostu no, nie dało się tego wybudować, bo to było po prostu pod konserwatorem zabytków, nie dało się tego tam wybudować, więc lepiej było to najpierw tu wybudować. Tu były tak naprawdę w tym miejscu powozownia. Była powozownia, która wyglądała tak jak ten budynek z zewnątrz. W środku oczywiście się różnił, a teraz jest tu browar. I tu produkujemy. Tak, Johann Albrecht, czyli austriacki, tak? Czy niemiecki? Niemiecki. Bawarii. Mamy fajne jest to, że nie jest miedziany, nie? Bez tego płaszcza, tylko jest po prostu prawdziwy ten. Mamy tutaj takie wszystko na bawarski styl. Bawarskie piwa, z Bawarii kupujemy słód. No i też jakby się odwołujecie do historii, tak? Pierwsze piwo tutaj uważone to był, znaczy jedno z pierwszych chyba trzech, to był Czerwony Baron, który nawiązuje do Manfreda von Richthofena, tak? Tak, Manfred von Richthofen bardzo związany tu akurat z tym rejonem oczywiście. No, przed tym, na dziedzińcu stoi replika pokera. Jeden polowany na czerwono, zwana Czerwonym Baronem, no bo Manfred von Richthofen latał takim samolotem, polowany na czerwono, żeby po prostu... straszyć Anglików. Straszyć wrogów. A sam Manfred von Richthofen urodził się we Wrocławiu, czy obok Wrocławia w dzielnicy, ale mieszkał później się całe swoje dzieciństwo, no, mieszkał w Świdnicy, czyli w miejscowości Nieopodal. To jest 20 km stąd miejscowość i tam do tej pory jest kamienica, w której on tam mieszka. Czyli on tutaj jakby nie mieszkał, ale tak... Nie, ale może przyjeżdżał się napić piwa. Mógł wylądować gdzieś tam, nawet nie wiemy. Tego nie wiemy, czy to był, czy nie, ale mógł być. Choć on i tak większość swojego życia spędził na wojnie, tak? Najmniejszy pilot. No bo oni go w końcu chyba zabili, tak? Tak, jak najbardziej. On ma to 80 ze strzeleń takich udokumentowanych, a to też było. Tak, był asem. To było ciekawe, bo on musiał wylądować, bo on musiał coś zabrać z wraku, żeby udokumentować to, że zestrzelił ten samolot. Więc wylądować, zabrać 80. Na polu. Po prostu na polu bitwy to jest. Wystartować. Bo dziś na pewno żaden. Tak, to już jest taka technologia, że nie ma szans, żeby było też. No ale nie o tym. Browar kiedy powstał? 2014 roku. Czyli to jest jednak taka prawie pierwsza fala browarów rzemieślniczych w Polsce. Tak jak mówiłem, uruchamiał go Krzysztof Ozdarski. No i też muszę powiedzieć, że z dużą radością oglądałem swoje podpisy, między innymi tutaj na dyplomach za piwa na KPR-ze, ale też z innych konkursów. Tutaj jest za British Ale Cytrusowy Hrabia i za srebro, za Amber Lagera, za marcową damę. Co wyrodziłeś nam odnośnie z kategorii tylu piwa. Tak. To była taka historia, że właśnie Kuba do mnie napisał, gdzie wystawiać cytrusowego hrabiego, czy w Session IPie, czy w Summer Ale'u w brytyjskich ale'ach. Ja mówię, wiesz, w Session IPie na pewno będzie konkurencja. Jak ono nie będzie buchać chmielem i sędziowie nie odwalą, to myślę, że dużo większa szansa jest w brytyjskim ale'u, no i tak się stało. A w tym samym to roku zdobyło złoto w Budbirze. Czyli to nie był przypadek. Czyli śliwo musiało być naprawdę dobre. Dobra, ile macie piw w tej chwili? W tej chwili 8 rodzajów. Generalnie mamy 4 podstawowe, a sezonowe robimy na 2-3 kolejne. Teraz mamy
8, ponieważ na majówkę robimy zawsze. Mamy tak, 8. Dwa takie terminy. Majówkę, żeby mieć 8 piw. Na majówkę należy mieć wszystkie krany zapełnione, czyli jak mamy 8 kranów, 8 kranów. Na majówkę i druga impreza. Powstał, browar jest rezultat. A jaka rocznica, urodziny? Urodziny. A stąd te balony, tak? Tak. Nie, balony są na zmianę roku. Bo na majówkę aha, też zmieniliśmy logo, akurat w tym roku majówkę. I drugi termin. Nasz Oktoberfest taki można powiedzieć regionalny Oktoberfest, który tutaj robimy we wrześniu i we wrześniu też chcemy mieć właśnie 8 piw. Chcemy wszystkie krany mieć zapełnione. No tak w sezonie tak? Mamy od 4 do 6. Do 6, tak. Mhm. Ale tak jak mówiliśmy, nieraz w sezonie... Czyli wasze podstawowe piwa to jest ten właśnie czerwony Baron. Dunkel Monachijski. Niemiecki Pils, Marcowa i Weizen. Marcowa dama, tak? Marcowa dama, Pils Marcowa, no i Weizen, pszeniczny pan. Pszeniczny pan, tak. To jest ta podstawa, tak? Tutaj zresztą bardzo fajne, jak mówiłem już, update'owane postaci, czyli tu mamy właśnie Richthofena, tu mamy Jaśnie Księcia, tam jest Marcowa dama, tak? A poniżej jest Jaśnie Ksiądz. Przepad, tak? Nie, pszeniczny pan. Pszeniczny pan. Jaśnie Książę Żarówka Jasny, Książę z Koroną. Dobra, i w tej chwili jakie macie jeszcze sezonowe? W tej chwili mamy tak, jeszcze cytrusowego hrabiego, o którym już mówiliśmy, który wygrał to złoty medal. I chcemy po prostu kontynuować to wszystko, czyli chcemy po prostu produkować go w sezonie, tak? W sezonie takim letnim. Mhm. Cytrusowy hrabia. On mhm. jeszcze jest na starej etykiecie, ale to będziemy zmieniać też, tak? To będziemy też zmieniać, chcemy po prostu wszystkich zmienić etykiety, ale to po kolei. Najpierw 4 podstawowe i dalej. Biała Borenessa, czyli nasza IPA. Koźlak majowy. To tylko na maj go robimy. Majbok i podchwielone loci na sam nasza IPA. Dwa lekkie. Tak. Mhm. Mamy niby jeszcze jednego Noara. Tyle, że już nam tukany zabrakło. Dry Stouta. Którego można kupić teraz na dziedzińcu akurat na świętego Patryka. Zrobiliśmy go, ale już nam kranów zabrakło, więc dodaliśmy po prostu tam. Tu jest też fajne, że te butelki, które sprzedajecie, no są też party kegi, ale są butelki 0,3. Tak, na ludzkie buteleczki, ja mogę otworzyć, zobaczyć nasze buteleczki. Całkiem nowe etykiety, więc... No i słuchajcie, no to jak wam się waży na takim małym sprzęcie? To 2-3 warki, tak? Tak, za mały sprzęt. Chcielibyśmy mieć większy sprzęt, tak? Trochę. Byłoby nam dla nas łatwiej, ale no na razie dajemy radę sprzęt. Dajemy sobie radę. Dobra, to co można spróbować z kranu? O, tu jeszcze taka fajna ekspozycja. To są właśnie nasze te 4 podstawowe. Te, które... Jeszcze możemy zobaczyć, co... O, właśnie. Dla klientów. A czyli taka niemiecka tradycja. Niemiecka tradycja, tak jest. I tu jest tylu stałych klientów, czy jeszcze nie wszyscy są ten? Są zajęte. Nie ma wszystkich. To są też wszystkie znajomi, tutaj są, mają po prostu swoje kluczyki, przywodzą, otwierają, przenoszą i pieniądze do stadionu. Ale oczywiście my zmieniliśmy teraz logo, bo jakbyśmy tutaj ciężko teraz zobaczyć, ale pod spodem jest stare logo. Aha, BJ. Tak, a teraz niedługo przyjdzie tutaj druga tablica, to zmienimy miejsce tego i tu zrobimy drugą tablicę z nowym logiem. Dla nowych klientów. Dla nowych. No a ci tak, będą się cieszyć, że są, mają taką tradycyjną. Jest dużo osób gdzieś tu z Jedliny, z Drój, którzy chcieli mieć taki kufel, a jak na razie nie mają szansy takie, no bo już wszystkie są te zajęte. Tak? I chcemy po prostu powiększyć, ale te zostawimy. Fajne, bo myślałem, że wy jesteście bardziej nastawieni na turystów po prostu. Na turystów oczywiście też, bo też oczywiście, ale też mamy dużo ileś tam stałych klientów, którzy przyjeżdżają, przychodzą i tam tak, ze sfery wyższe. Wyższe sfery Wałbrzycha, czy Jedliny. Tak, to wszystko Wałbrzycha. Dobra, czy coś można z tanku spróbować? Tak, nie ma, że z tanku pokażemy, jak wyglądają tanki. Kać na drożdże. Drożdżowa, 4 tanki i 1 otwarty. I z nich idzie po prostu na... Nie, nie idzie z nich na bary.
Na kamie nie, lejemy do 30-litrowych do tego i dopiero z tego wyjdziemy. Chociaż czasami... Jest to możliwe. Tak. No, tak jak mówiłem, nowe loga, Jasień Książę, Pszeniczny Pan, Marcowa Dama, Czerwony Baron. Czyli musicie po prostu przed sezonem musicie uważyć te piwa specjalne, tak? Przed majówką i przed Oktoberfest. Okay. Czasem jakieś tam obliczamy po prostu, żeby czterech postawy. A tak w zimie to mamy tylko te cztery czasami coś. O, cztery, może jeden tam. No. Widzimy zawsze koźlak. Jakie najmocniejsze? Koźlak? Teraz robiliśmy Risa jeszcze. O! Mamy beczka. Mamy beczka, z sezonu jest teraz beczka po whisky, bo był po rybonie. Specjalnie w Szkocji. Specjalnie do Szkocji pojechaliśmy, kupiliśmy sobie cztery beczki kupiliśmy i po prostu tam mamy taką piwnicę i sobie sezonują tam. To jasne, że trzeba pójść zobaczyć. Maciek, byłeś wbity? Jeszcze nie. Dopiero niedługo chcę, bo one tak naprawdę od marca dopiero sezonują w beczkach. RIS sezonowo chyba 3 miesiące. Trzy miesiące w tanku i przelaliśmy do beczek. W marcu przelaliśmy do beczek. No i w planach mamy, żeby po prostu po roku, po dwóch. No na zimę pewnie, nie? Po kecie, co pół roku. Tak, po takiej jednej beczce co roku. A tam chyba jedna chcemy z dwuletnim nawet, tam gdzieś po 4 latach. Tam po 5 latach otworzyć, ale zobaczymy jak to będzie, po raz pierwszy zrobiliśmy, więc... Jak chcesz, to możemy podejść, mam tu kluczyk. Tutaj wisi kluczyk. Tutaj fermentownie musi być spełniony. Dobra, to teraz wyłączę i się przeniesiemy, teleportujemy się. No to kręcę. Tam idziemy, tu jest zaświeci światło. Jak w tym tunelu. No proszę. A to jakaś torfowa whisky, czy jaka? Najprawdopodobniej tak. Mamy jedną z Bourbonu. To jest po Bourbonie. Po Bourbonie, czyli ze Stanów Zjednoczonych do nas wróciła. Ale wszystkie są ze Szkocji, tylko ta jedna jest po Bourbonie. Bo ja akurat byłem w Szkocji, pojechać po nie. I byliśmy też na zwiedzaniu tam akurat. Tej można powiedzieć takiej manufaktury produkowania beczek. Oni to wszystko ręcznie robią i tak naprawdę na cały świat są tylko trzy firmy, trzy takie można powiedzieć miejsca, gdzie produkują te beczki do whisky i do bourbonu. Tak naprawdę wszystko jest jednego tam właściciela, ale są tylko tak, dwie w Szkocji, jedna w Stanach Zjednoczonych. I byliśmy w tej jednej w Szkocji i widzieliśmy jak oni to produkują, jak oni to robią te beczki. Bo oni tam chyba mają taką tradycję, że oni kupują beczki używane, potem je otwierają i składają na nowo, tak? Nie. Oni to wszystko robią ręcznie. Każdą beczkę robią ręcznie. Oczywiście, później te beczki mogą... No tak, ale beczka mówisz po Bourbonie jest, nie? Po Bourbonie, bo oni robią tą beczkę, wysyłają do Stanów Zjednoczonych, albo jest w Stanach Zjednoczonych też ta firma, która produkuje tą beczkę. Tam jest nalewany ten bourbon. I on może być tylko raz. Dwa razy. Nie, bourbon może być raz. Tak? Bourbon może 2 razy, ale on... Nie, bourbon raz. Bourbon raz. Bourbon raz do surowej beczki, nie? Ale whisky 2 razy. Okej, to się zgadza. Whisky 2 razy wykorzystują, oni tam... Bo to szkodzi. Tak, nam to tłumaczyli, że oni to... Wypisane jest, że... Czyli... Refill, nie? Czyli powtórnie nalano. Tam gdzieś tam były podpisane. Okej, i tutaj mówicie RIS, a jakie... A jakie plato? 25 plato. 25. Doszliśmy do 11,4% alkoholu. Ale co, musieliście odparowywać, czy po prostu taki ekstrakt, żeście zrobili na tej warzeli? Ale mało piwa. Mało, tak. No robiliśmy na fermentacji samej było 2 miesiące. Ale RIS-a jest zrobiliśmy na barek, na ile barek? Na 4? Na 4 łaki. Na 4 musieliśmy go zrobić. Bardzo małe ilości na 4 łaki. I wyszło nam 700 litrów. Sam to sód. Na 4 bary. Zero cukru. Na 4 bary. I ekstraktu. Tylko, że sam wszystko ze słodu. All malt. No jak sobie to narzekuje nam. Szkoda, że gwoździa jeszcze nie ma. No szkoda. Jak dopiero właśnie planowaliśmy, żeby to spróbować jeszcze. Ale jeszcze tak 2 miesiące do tego jest. Tej beczuszce to pytanie, czy w ogóle już... Czyli pewnie najszybciej się pojawi gdzieś na jesieni na Boże Narodzenie może. Znaczy na Oktoberfest jedną rybę. A, no tak, bo to jest takie wasze święto. Tylko butelkę. No, rozumiem. Tylko butelkę i będzie można było na dobry... Czyli jedną beczkę po prostu rozlejecie, tylko tak? Tylko butelkę, tak. Tylko butelkę rozlejemy, a 3 zostaną po prostu gdzieś tam na dalszy termin trochę. Po prostu na
Piwo się nazywa No War. Tak, tutaj możesz zobaczyć. Tak, jest etykieta. Okay. Ja myślałem, że to jest noir czarny. Stout, dry stout, tak? Irlandzki. Tak, jaki tam 11,7. Bo chyba się nie nagrało. Jest dry stout, no war, nazwa z powodu oczywiście wiadomego, solidarności z Ukrainą, natomiast piwo kiedy miało na Świętego Patryka, tak? Świętego Patryka 17 chyba marca. Także już troszeczkę ma, 2 miesiące, jeszcze. Ale nic mu się nie dzieje. Już końcówka taka. Fajny, palony, goryczka konkret. No i tutaj, jeżeli wam się troszkę woda zatwardziła, to tym lepiej, dlatego dry stout, nie? No, dry stout, to lepiej. No. Żadnej kwaśności ze słodów palonych, a naprawdę nie, no bardzo dobre piwo. Bardzo dobre piwo, zresztą jest butelka jeszcze, tak? Jest, tak, tak. Teraz w większości sprzedajemy je w butelkach, ponieważ no już na kranach. No wiadomo, nie ma miejsca, nie? Tu wam pokażę, jeszcze tą replikę tego Fokera, nie? Tak, tutaj jest taki, no replika takiego Fokera, którym latał tenże Manfred von Richthofen, czyli czerwony baron. Można sobie przy nim zdjęcia robić. No a tu mamy pałac. No też pałac też robi wrażenie, nie da się ukryć. A to są ruiny właśnie browaru, które z racji, że są ruinami, to nie można tak sobie wyburzyć i postawić od nowa. No i w sumie może i dobrze, nie? Znaczy oczywiście fajnie by było zrobić budynek, który by wkomponował te, ale to znowu to są straszne koszty, nie? Także zaczynamy od pilsa. To jest klasyczny niemiecki pils. I klasyczny świński ogonek w browarze. Żeby ciśnienie po prostu, żeby piwo się za nadto nie piło. No, wystarczy. My na to mówimy rurka. Magiczna rurka. Mamy pilsa. Bardzo fajna taka ciasteczkowa, biszkoptowa słodowość. Ale goryczka też zaznaczona. Ogólnie tu mamy takie słodowe piwa. No to jest sezonowe, no to bardziej idziemy w goryczkę, a podstawowe to słodowe są. Chociaż no niemiecki pils, no to wiadomo, że powinien być wytrawny. No ale on jest jeszcze nieskończony, tak? Bo jeszcze przed nim leżakowanie, no bo jest hazy, czy też, jak powiedzieliby Niemcy, Naturtrüb, naturalnie zmętniony. No, taki kerry jest, wytrawując. No dobra, to jeszcze spróbujmy, co tam polecasz, marcową damę czy barona? Czy barona? Barona mamy leżakową. Leżakową, a to jest Fermentum Mobile. Marcową mamy na Fermentum Mobile. No to marcową spróbujmy. Marcowa dama. Tutaj było mówione, że na płynnej drożdżach z fermentu, tak? Z fermentu mobilu, tak. No ale nie, no różni się zdecydowanie. Jest taka pełniejsza, bardziej słodowa. To na bawarski. A to jest też inny, no ekstrakt wyższy też, nie? Wyższy ekstrakt. No to ma 13,7. Tak, 13,7. Naprawdę spoko. Pilis jest chyba goryczkowy trochę bardziej. To jest troszkę mniej goryczki, bardziej słodowość. Nie, no zdecydowanie. Ale nie jest za słodkie, nie jest mulące. Jest też troszkę skontrowane tą goryczką, także nie, no spoko. Tak.
Czerwony Baron Dunkel Lager, Monik Dunkel można powiedzieć, tak? Tak, taki styl, kolor jest w środku tego stylu. Mhm. Jest... Z leżaka, czyli już praktycznie gotowy, tak? Czy ile jest na tym leżaku? On już jest na leżaku 3 tygodnie i 2 tygodnie był na fermentacji, czyli 5 tygodni. No, rzeczywiście on jest z tych jaśniejszych tych dunkeli, bo bym powiedział nawet, że tak na dolne granice. Na dolne? No, tak, jak taki amber prawie, nie? Jak wklepywałem, to wyszło, że w połowie do programu. No tak, no może i w połowie, nie? Ja po prostu wolę te ciemniejsze. Nie, no spoko. To też dlatego serwujemy, że to ten kolor czerwony bardziej. Tak, bo chodziło o to, żeby był czerwony. Tak. Bo piwo się nazywa czerwony baron, więc dlatego było bardziej czerwone, a nie bardziej brązowe. No tak, jasne. No tak, to ma sens. Słuchajcie, no dzięki wielkie za możliwość spróbowania piw prosto z tanku. Dzięki wielkie za oprowadzenie po browarze. No i do zobaczenia gdzieś na biegu jakimś, nie? Albo na festiwalu piwa. Albo na festiwalu piwa, tak. Browar Jedlinka będzie się wystawiał na wrocławskim festiwalu dobrego piwa. Myślę, że się tam gdzieś też pojawia. Wasze zdrowie.